Cześć, nazywam się Arek Świerat i jestem ekspertem marki Kospel. Dzisiaj witam Was w naszej sali szkoleniowej. Mamy tutaj do dyspozycji pełną kotłownię, w której możemy pokazać działanie kotła elektrycznego wspólnie z buforem, ze zbiornikiem do ciepłej wody użytkowej, z podgrzewaczem przepływowym, zasilając układ ogrzewania podłogowego czy też grzejniki. W dzisiejszym odcinku przedstawimy podstawowe funkcje kotła elektrycznego i pokażemy, jak je ustawić, czyli uruchomienie kotła, ustawienie parametrów ciepłej wody użytkowej i ustawienie temperatur w pomieszczeniu. Zapraszam. Sercem układu grzewczego jest kotł elektryczny. Współpracuje on tutaj z urządzeniem typu wymiennik do ciepłej wody użytkowej. Może to być również bufor, który pozwoli Ci optymalnie dopasować pracę kotła do drugiej taryfy elektrycznej. Dodatkowo możemy zastosować podgrzewacz przepływowy. Jeżeli nie masz miejsca w kotłowni na zbiornik z wodą, a masz odpowiednio wytrzymałą instalację elektryczną, podgrzewacze trójfazowe elektroniczne świetnie się sprawdzają. Cała reszta urządzeń, mam na myśli grupę pompową, wszelkiego typu naczynia przeponowe czy moduły CMG3 pozwalające rozszerzyć funkcjonalność układu, będzie przedstawiana w kolejnych odcinkach. Teraz skupimy się na głównym temacie dzisiejszego odcinka, czyli pokażę, jak ustawić parametry ciepłej wody użytkowej i temperatury pomieszczenia na kotle elektrycznym. Przy pierwszym włączeniu kocioł zapyta Cię o wybór języka. No, zakładam, że wybieramy język polski. Górne pokrętło przyciskamy. Potem masz do wyboru moc. W kotle typu 8 kW możesz ustawić 2, 4, 6 lub maksymalnie moc 8 kW. Ponieważ odpalamy kotło na sali szkoleniowej, ja tu mam mały grzejnik, małą podłogówkę, ustawię sobie, pozwolisz, 4 kW. Mamy ustawioną moc, mamy ustawiony również język, tak? Czyli będzie kocioł zgłaszał się w menu po polsku. Moc załączona maksymalnie 4 kW. Jest to bardzo ważne z uwagi na instalację elektryczną, jaką dysponujemy. Co możemy zrobić dalej? Przejdziemy sobie do ustawień, wciskamy. Temperatura pokojowa. Możesz sobie wybrać temperaturę ekonomiczną, temperaturę komfortową. Z minusem, przepraszam, czyli to jest taka temperatura komfortowa obniżona. Temperatura komfort i temperatura komfort podwyższona. Są również tryby party i wakacje, gdzie kocioł w wakacje, wiadomo, przychodzi w stan działania bardzo oszczędnego, a party uruchamia wszystko, co może po to, żeby jak najszybciej uzupełnić ciepłą wodę i ogrzać nam pomieszczenie. Do każdej tej temperatury możesz przypisać wartość, którą tylko sobie życzysz. Przez co masz naprawdę bardzo poważny wpływ na to, co się dzieje z temperaturą w ogrzewanym przez Ciebie domu. Po ustawieniu temperatur przechodzimy sobie pokrętłem na koniec. Ustawiliśmy temperatury pokojowe, które nas interesują, ale kiedy i jaka temperatura ma obowiązywać, ustawiasz w programie CO. Program CO, klikamy. Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, nie ma to większego znaczenia. Przypisujesz do kolejnych programów, a jest ich aż, sprawdzimy, 8, plus program tygodniowy oczywiście, przypisujesz żądaną temperaturę. Na przykład w programie numer 2 mamy od godziny 5 do godziny 6 słoneczko, czyli tą temperaturę, którą przypisałeś jako komfortową. Od 9 do 12.59 temperaturę komfortową obniżoną. Od 13 do 15 ustawiona jest temperatura komfort plus, troszeczkę wyższa temperatura, bo mamy w tym czasie na przykład drugą taryfę. I w ten sposób możemy sobie ustawić maksymalnie 4 przedziały czasowe w ciągu dnia. Jeżeli pozmieniałeś te przedziały czasowe, włączasz sobie koniec. Jeżeli wybrałeś sobie już wszystkie programy, które Cię te interesują, to możesz również ustawić na przestrzeni tygodnia, który program w danym tygodniu ma obowiązywać. Program numer 1 w poniedziałek, tak, wtorek, środa, czwartek. Chcesz mieć czwartek dwójkę? Proszę bardzo, program numer 2 będzie realizowany w czwartek. Tu nie ma żadnego problemu, czyli w ciągu całego tygodnia masz możliwość realizacji konkretnego programu. Jak widzisz, pokrętło chodzi w kółko. Jakbym nie kręcił, zawsze trafię w końcu na koniec. Po ustawieniu temperatur, które Cię interesują w pomieszczeniu, to jest taka wstępna nastawa oczywiście, o krzywych grzewczych, bo ten kocioł jest troszeczkę mądrzejszy, ma pogodówkę, będziemy mówić w następnych odcinkach. Jak widzisz, świeci się ikona grzejnika, czyli kocioł rozpoczął funkcję grzania. Gdybyś chciał ustawić funkcję ciepłej wody użytkowej, to tutaj ten taki kranik, ładna ikonka, no w tej chwili nie jest podświetlony. Domyślnie
Kocioł ma wyłączoną funkcję grzania wody użytkowej, ale możemy ją włączyć. Jak to zrobić? Przechodzimy sobie o jedno dalej, czyli mamy nasz podstawowy obraz, mamy ustawienia i mamy serwis konfiguracja. Wciskamy podgląd parametrów i konfiguracja. CO zasobnik. Zasobnik ciach. Włącz. Włączyłem zasobnik, zobacz, od razu pojawiła się ikonka ciepłej wody użytkowej, czyli zasobnik zaczyna być ogrzewany. Z jaką temperaturą będziemy ogrzewać zasobnik? Temperatura zasilania 60 stopni. Możesz zasobnik ogrzewać z temperaturą do... Sprawdźmy. Wysoko, wysoko. 85 stopni. Mamy ustawioną temperaturę zasilania zasobnika. Jeżeli chcemy ustawić temperaturę, którą będziemy utrzymywali na zasobniku, czyli temperaturę ciepłej wody użytkowej, musimy przejść na koniec, jeszcze raz koniec, koniec i wychodzimy z serwis konfiguracja z powrotem na ustawienia. Temperatura zasobnika. Proszę bardzo. Mamy do wyboru albo ekonomiczną 45 stopni, albo komfortową 50. Oczywiście to są temperatury ustawione przez nas na sali szkoleniowej. Jeżeli tobie nie odpowiadają, możesz je sobie zmienić. Ekonomiczna 40, komfortowa 45, 48. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca temperatura wody użytkowej. Znasz już temperaturę pokojową, znasz temperaturę zasobnika. Jeżeli temperatura zasobnika jest utrzymywana w niskim poziomie, typu 30 kilka, 40 parę stopni, dobrze by było przeprowadzić tak zwaną dezynfekcję. I mamy tutaj oczywiście program dezynfekcja, gdzie możesz sobie, ustawiając odpowiednią temperaturę, zdezynfekować zbiornik, czyli przeciwdziałamy legioneli, tak? Wyższą czy niższą temperaturę, przyjmijmy sobie 60 stopni, dzień tygodnia, wtorek, czas, żeby ta dezynfekcja była przeprowadzona wtedy, kiedy na przykład nie macie w domu lub w nocy, jak sobie ustawisz. I to będzie pierwsza w nocy, tak? Czas pracy w minutach 15 minut, praca automatyczna nie lub jeżeli wolisz tak. I uruchom teraz, gdybyś chciał uruchomić dezynfekcję teraz, my nie będziemy specjalnie uruchamiać. Dezynfekcję powinieneś przeprowadzać w zależności od eksploatacji zbiornika. Jeżeli eksploatujesz zbiornik na bieżąco, praktycznie nie ma takiej potrzeby. Jeżeli są dłuższe przestoje, dobrze by było, żebyś taki zbiornik wygrzał raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, byłoby super. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, jak zwykle piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.